Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Na Drodze, a między innymi nadchodzi nowy Mercedes EQS. Już niedługo produkcja BMW iNEXT. Nowy Mitsubishi Outlander oraz Renault Megane po liftingu zmiany. Zaczynamy! Renault oficjalnie pokazało nową Megankę po zmianach. Wyszło jak wyszło. Wiele się nie zmieniło. Poprawa trapy chłonicy, nowe LED-owe światła oraz zderzak. Z tyłu jedynie światła. Nowe Megane zmodyfikowano też wersję RS, która lepiej wygląda. Pod maską mamy 1,3-litrowy silnik o mocy 120 koni mechanicznych. Do oferty trafia też wersja hybrydowa E-Tech z akumulatorem o pojemności 9,8 kWh i korzysta z 4-cylindrowego benzynowego silnika. W kokpicie mamy 9,3-calowy ekran multimedialny z przyciskami skrótów. Auto otrzymało nowy panel klimatyzacji. Za kierownicą mamy 10,2-calowy wyświetlacz. BMW szykuje dla klientów nowe elektryczne samochody, spodziewane w latach 2020-2021. Pierwszym z nich ma być X3, elektryczny odpowiednik X3, który pojawi się na targach w Genewie. Później poznamy sedana i4, a na początku 2021 roku nowego SUV-a iNEXT lub iX5. Odpowiednik X5 ma być produkowany w 2021 roku, a do klientów trafi w 2022. X5 będzie korzystać z silnika elektrycznego, 600 koni mechanicznych. Do gamy trafią wersje X5 xDrive 40, X5 xDrive 50 i X5 M50 xDrive. Już niedługo poznamy nową klasę S. Miesiąc po debiucie poznamy elektryczną wersję EQS. Właśnie auto przechodzi testy. Po prawo mamy wersję koncepcyjną, a po lewo seryjną. Auto zaczerpnie wiele z tego konceptu. Nowy EQS trafi do sprzedaży w 2021 roku. Skorzysta z nowej technologii reflektorów. Akumulatory mają mieć około 100 kWh, a system mocy ma mieć 350 kW i 759 Nm, a przyspieszenie do setki w 4,5 sekundy. Mitsubishi w tym roku zaprezentuje czwartą generację Outlandera. Nowa generacja ma być upodobniona do konceptu z 2019 lub 2017 roku. Nieważne. Po raz pierwszy Outlander zaczerpnie nową stylistykę, której jeszcze nie było. Do gamy trafią wersje hybrydowe typu plug-in oraz 2021 rok wersja elektryczna. Mitsubishi zabiera się za lifting Eclipse, który jest już na rynku od 3 lat. Zmiany będą lekkie. Bardziej cięższe LED-owe światła. Nowa trapa chłonicy. Z tyłu możemy się spodziewać nowego projektu świateł i klapy bagażnika. We wnętrzu możemy spodziewać się cyfrowych zegarów oraz projektu deski rozdzielczej. Do gamy trafią wersje z 2,2-litrowym silnikiem diesla i odmiany hybrydowe. Dzięki za oglądanie. Zapraszam dopiero w środę na kolejny odcinek z Na Drodze. Hej!